i znów lampowe przedwzmacniacze do remontu. Mamy tutaj dwa identyczne egzemplarze. Są to przedwzmacniacze firmy Luxman, model CL32. Zanim zacznę cokolwiek w nich robić, opowiem Wam troszkę historii jednego przedwzmacniacza. To jest historia, którą mi przekazali właściciele tych przedwzmacniaczy i historia drugiego urządzenia. Związane to będzie między innymi dlatego z tym, że chciałem tu poruszyć temat opinii, które krążą w internecie na temat różnego rodzaju serwisów czy różnych firm, które prowadzą serwis urządzeń audio. Nie ma za dużo na rynku firm, które chwalą się tym, że coś naprawiają. Czyli na przykład oklejając, tak jak ja, czy dwa, czy trzy inne serwisy w Polsce, może jest ich więcej, każde urządzenie naklejką swoją, że coś w tym danym urządzeniu robili. Następnie takie urządzenie trafia w inne rączki, do innego serwisu i ten ktoś później mówi: o, zobaczcie, bo ta i ta firma to zrobiła to i to źle lub zrobiła dobrze, a ja teraz po tej czy po tej firmie coś poprawiałem. W związku z tym, zanim ktokolwiek zacznie robić jakiekolwiek opinie, wystawiać jakiekolwiek opinie komukolwiek, powinien najpierw poznać historię urządzenia. Jaki był zakres prac w danym urządzeniu, w jakim stanie to urządzenie trafiło do naprawy, co sobie życzył w ogóle klient, czy ten serwisant na przykład miał wolną rękę, tak jak nieraz jest z moimi klientami, że mamy ograniczenie finansowe i robimy tylko i wyłącznie podstawową rzecz, a inni klienci są tacy, że mówią: zrób wszystko, co jest tylko możliwe. I teraz tak, w zależności od tego, ile zostało w tym Luxmanie, na przykład takim czy innym, czy jakimś tam akufejzie, nieważne w czym, w danym urządzeniu wykonane, i tak takie urządzenie otrzymuje naklejkę moją lub naklejkę innego serwisu, który to urządzenie naprawiał. Później takie urządzenie trafia do kogoś, gdzie na przykład było tylko wymienione 5 elementów przykładowo i trafia w inne ręce, a tamten ktoś mówi: zobaczcie, bo to było przez tą firmę robione. I tu Wam właśnie pokażę na przykładzie tych dwóch Luxmanów, ponieważ znam ich historię i powiem, kto i co w tych Luxmanach robił. Tu akurat znam, tak jak mówię, dwóch Luxmanów historię i postaram się wytłumaczyć, co zostało zrobione przez określony serwis, jak ja bym to zrobił i czy ja w tym momencie mogę taką opinię danemu serwisowi wystawić, czy ja nie mogę tej opinii wystawić. I na przykładzie tych dwóch Luxmanów pokażę Wam, jak się powinno robić lub jak się nie powinno robić, jakie błędy popełniły inne serwisy, ale nie będę oczywiście mówił, które to serwisy zrobiły, ponieważ jeden przedwzmacniacz był serwisowany na przykład we Włoszech, ten był serwisowany w Japonii, a następnie był serwisowany w Polsce. I powiem Wam na przykładzie tego, jakie błędy były wykonane podczas serwisu w Japonii i co było zrobione podczas serwisu w Polsce. No i zobaczycie na filmie, co ja w tym na przykład egzemplarzu zrobię. Czyli ten przedwzmacniacz jest na napięcie 220 V. Zakupiony był we Włoszech. I teraz zobaczymy, co w nim było tutaj naprawiane w tym konkretnym egzemplarzu. Urządzenie, tak jak powiedziałem, zakupione we Włoszech, naprawiane w jakimś tam serwisie włoskim, sprzedane jako po odnowieniu, po serwisie, po renowacji. Co możemy od razu zauważyć? Mamy dobrej jakości kondensatory Effentte niemieckiego producenta, dokładnie pasujące wowód drukowany nogami, wyprowadzeniem i parametrami, ale żeby wszystko było jeszcze usztywniane, to zastosowano taki, moim zdaniem, jakiś tam plastelinę czy autokit. To jest jedna rzecz. Wymienione zostały elektrolity z tych standardowych pionowych na osiówki. No w ten sposób to mniej więcej wygląda. Ja bym takiego czegoś raczej nie zrobił. W tym miejscu był zamontowany jeden kondensator elektrolityczny, ale widocznie serwisant nie posiadał jednego o danych parametrach, no więc tu przylutował z tej strony jeden i tu przylutował drugi. No, następna jazda. Kolejna rzecz. Uszkodzony był przełącznik selektora źródła, mniej więcej tego typu, tylko trzysekcyjny. Zamiast taki przełącznik wyczyścić, który przerywał i trzeszczał, został on usunięty i wstawiony został taki jakiś przełącznik z tak zwanymi złoconymi stykami. Ale żeby ten przełącznik wstawić, no to trzeba było zrobić tutaj drutologię. Pomijam to, co zostało zrobione, ale żeby ten przełącznik był sprawny. Ale on również przerywa i trzeszczy podczas zmiany źródła.
Więc nie wiem, co ta operacja miała na celu, ale żeby ten przełącznik zamontować, no to trzeba było zrobić trochę mechanicznych modyfikacji, dorobić taką blaszkę, coś tam powiercić i założyć ten przełącznik. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście całość była albo wcześniej, albo później pryskana. Lepi się. Wszystko wymazane, wypryskane, płyty brudne, klejące, przełączniki trzeszczące, potencjometr głośności przerywa, trzeszczy. To jest sprzęt kupiony za dużą kasę po renowacji we Włoszech. I to jest historia tego urządzenia. I teraz, jeżeli takie urządzenie ode mnie wyjdzie odnowione, czyli to, co jestem w stanie zrobić, zrobię, ale ten przełącznik zostanie na miejscu, ponieważ nie mam skąd wziąć pasującego przełącznika do CL32. Ktoś później taki sprzęt otworzy, zobaczy naklejkę Retro Audio i co powie? Co on zrobił? Jak on mógł ten przełącznik wyjąć i wystawi mi jakąś opinię lub innemu serwisowi na przykład, kiedy ja już na to nie mam wpływu. I ten ktoś, kto wystawia taką opinię, nie zna zakresu napraw, które miało być w tym Luxmanie wykonane oraz nie zna historii wcześniejszej tego wzmacniacza. No akurat w tym przypadku pozna, ponieważ o tym egzemplarzu będzie film. Dotyczy to wszystko oczywiście innych modeli urządzeń, które naprawiam. Teraz przejdziemy do drugiej sztuki kupionej w Japonii. Drugi egzemplarz kupiony w Japonii. Tutaj widać już taką troszkę bardziej zaawansowaną naprawę. Kondensatory ładnie zamontowane. Oczywiście klej nie został oczyszczony. Jakieś, mam nadzieję, że dużo lepszej jakości kondensatory tu zamontowane. Nie znam tego producenta. Tak troszkę tak fajnie to wyszło. No dlatego, że one niestety nie pasują technicznie, wymiarowo. Ale ładnie naklejone. Ładnie to wygląda. Tu mamy ten kondensator na 450 V. Chyba też w Japonii nie mieli, co dziwne, odpowiedniego, to zamontowane są dwa takie, to są chyba Nipony, dokładnie, tak żeby, tak jak w tym włoskim, pasowała pojemność. I tu mamy też jakieś dziwnej firmy, nieznanej dla mnie, trzy kondensatory elektrolityczne. To są podwójne kondensatory, 47 mikro na chyba 500 V. I one tutaj miały taką konstrukcję, że nie pasowały wyprowadzenia. Przez to, że nie pasowały wyprowadzenia, więc tu nie wiem, jest jakaś tam rzeźba zrobiona. Następnie po transporcie z Japonii one się pourywały. Ale później ten przedwzmacniacz trafił do jednego z polskich serwisów i prawdopodobnie w tym polskim serwisie została dorobiona taka deseczka i tutaj troszkę kleju. I to jest wzmocnienie tego typu, żeby te kondensatory były jakoś tam zamocowane. No myślę, że to był raczej taki normalny pomysł zamontowania i wzmocnienia tej konstrukcji, ponieważ na oryginalnych wyprowadzeniach one nie mają tutaj racji bytu. Co jeszcze zrobił serwis krajowy? Zostały wyczyszczone przełączniki, natomiast nie zostały wyczyszczone potencjometry. Więc te przełączniki, nie wiem jak ten, ale te przełączniki febelkowe na 100% były czyszczone, ponieważ są nowe ślady lutowania. Potencjometry przerywają. Również było to pryskane. Potencjometr głośności trzeszczy. I z tego, co się dowiedziałem od właściciela, jeszcze zostały któreś te potencjometry na tylnej ściance skrosowane. Tak, żeby się ich pozbyć. No tak to wygląda, dlatego że wyprowadzenia środkowych nóżek są w ogóle nie podłączone, gdzieś tam zostały te potencjometry ominięte. W każdym. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście sprzęt jest brudny, nie został w ogóle umyty. Przełącznik ten selektora 1, drugi, to wszystko nie zostało kompletnie wyczyszczone. I to są urządzenia, które były kupione dość drogo. Ten był kupiony bardzo drogo w Japonii, ponieważ był już po renowacji, po upgrade'zie i serwisie. I ten drugi we Włoszech też był kupiony bardzo drogo, ponieważ był również po serwisie i renowacji.
Tak to mniej więcej wygląda. I teraz moim zadaniem będzie doprowadzenie tych obu urządzeń do jakiegoś stanu realnego, stanu poprawnego działania. Dodatkowo jeszcze w tym włoskim klient sobie zażyczył, żeby zamontować nowe podstawki do lamp. Mam nadzieję, że te podstawki, które nabyłem, będą tutaj pasowały. Jeśli chodzi o lampy, ja już w to nie wnikam. Klienci sami sobie te lampy wymienią, kupią jakieś tam zdobędą. Także to już będzie nie moja sprawa w tym przypadku, jeśli chodzi o dobór lamp. Ten Luxman jest na 100 V z Japonii, tamten na 220 V. Teraz to, co mogę zrobić, to przystąpić do pełnego rozmontowania wszystkiego i praktycznie do umycia urządzenia. Natomiast tych przełączników kabelkowych w tym modelu z Japonii nie będę dotykał, bo były już rozebrane. Natomiast ponowne rozginanie blaszek od tych przełączników spowoduje to, że one odpadną i nie będę miał praktycznie możliwości ponownego złożenia poprawnie tych przełączników. Można przystąpić do rozkładania maszyny. Jeszcze popatrzę sobie w sieci, co to za kondensatory są. I te również. Tutaj trzeba by użyć dłuższego wkrętaka, żeby kąt przyłożenia do śruby był jak najmniejszy. Tu jest taki króciutki wkrętak, 30 cm. O. Tu widzę, że jeszcze trzeba będzie zrobić jedną rzecz. Zamontować inny mostek prostowniczy lub do tego mostka prostowniczego, on jest pewnie od napięcia żarzenia lamp, dołożyć radiator, ponieważ jest cały tutaj obwód drukowany bardzo mocno wygrzany. Nawet nie podłączam, nawet nie będę testował. Przed rozmontowaniem wystarczy mi tylko informacja od użytkownika, co konkretnie w tym egzemplarzu mam do zrobienia. Teraz trzeba zrzucić tę ramę, żeby się dostać do tych elementów, które tu mamy do wyczyszczenia, czyli potencjometr plus przełącznik. Resztę praktycznie już zostało przez kogoś innego zrobione. Aha, jeszcze tu mamy potencjometr balansu, który był wypsikany. Nie ma w ogóle smaru. Znalazłem w sieci te kondensatory. To jest Amtrans Audio Japan. Bardzo drogie kondensatory, no w sumie bardzo drogie. No taki kondensator potrafi kosztować około 60-80 zł na eBayu. Prawdopodobnie to są już bardzo stare kondensatory, ponieważ bardzo mało tych kondensatorów jeszcze można gdzieś znaleźć w sieci. Kondensatory, które mają wyprowadzenia złocone. Tyle, co mi się udało znaleźć informacji na ten temat. Panel przedni już troszkę przemyłem, jednak jest tak bardzo oblepiony brudem, że pomimo zastosowania dobrej chemii jeszcze są ślady wżerów na aluminium miejscami, więc jeszcze będzie trzeba go popryskać i poczekać co najmniej z 15 minut, aż środek zacznie porządnie działać i rozpuści ten wżarty brud z papierosów. To samo dotyczy tego, pewnie będzie tu normalnie z tego wszystkiego błoto się wylewało. Tu można zauważyć wiele elementów, które są bardzo mocno zżółknięte od osady dymu z papierosów. Można teoretycznie to zostawić, ale i tak trzeba umyć, i tak trzeba umyć. To, co już się wżarło, no to już trudno, ale to, co jeszcze będzie można wyszorować, to wyszoruję. Przedwzmacniacz wymyty, czysty. Popłynęło z niego okrutne błotko. Teraz można przystąpić do demontażu poszczególnych elementów, przełączniki, potencjometry i tak dalej. Tak, żeby było łatwiej, bo akurat używam inną rozlutownicę, to tamtej muszę dokupić filtr. Można pomóc drugą lutownicą. Ta też już jest troszkę zużyta. Potrzebuję do niej dokupić końcówkę, akurat nie ma w tej chwili nowej.
ale też działa poprawnie. Już się zapchało. Akurat końcówka tu jest chyba 0,8 mm, więc bardzo, bardzo mała. Powinienem założyć co najmniej jedynkę do tego celu, co robię. Tutaj nie będzie jakaś jedynka gdzieś. Tych końcówek jest dość dużo. Troszkę zapewne większa. O, zdecydowanie większa końcówka. Nawet widać dużą dziurkę. .08 to jest dobra końcówka przy układach scalonych. To będzie ok. Natomiast tu przy tej ilości spoiwa to trzeba troszkę większą użyć. Często się te końcówki zatykają nie tak spoiwem jak tymi oparami od topników. Jednego wymontowałem. Tak się prezentuje. Powiem, że wyglądał na to, że nie był oryginalnie lutowany. Tak jakby już go ktoś kiedyś demontował. No i może była jakaś próba czyszczenia. Dlatego, że jeżeli się przyjrzymy, płytką są brudne. Natomiast tutaj jest ten element. Te elementy nitowane są już takie w miarę lekko przeczyszczone. Tak to się prezentuje. Do zrobienia nie ma dużo przełączników. Te wszystkie hebelkowe były już, czy dźwigniowe, demontowane. Płytki jednego przełącznika wyczyszczone. Tu już mam wymontowany kolejny do zrobienia. I potencjometr od balansu. Można zauważyć, że ten potencjometr był już rozkładany. Zaginane nieodpowiednio pokrywki, tutaj pokrywka wgnieciona w tym miejscu. Coś już było w tym temacie działane. Wypłukany całkowicie smar hamujący. Chodzi bardzo tak drętwo, jakby metal o metal obcierał. Aż się blokuje. Więc ten będzie do wyczyszczenia. A na temat tego jeszcze nie wiem. Dopiero jak go rozkręcę, będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Do rozebrania. Tutaj akurat już w tym przypadku tego modelu raczej bez użycia tokarki się nie obędzie. A nie, tu akurat nie powinno być problemu. Jest pierścień zabezpieczający, którego trzeba delikatnie zdjąć i całość wyczyścić. Nie jest jakiś strasznie bardzo zanieczyszczony, ale pomimo to jednak czyszczał. Do wyczyszczenia 4 ślizgi, 4 płytki. Tutaj mamy już troszkę więcej zabawy, pracy. Brakuje takiego elementu, który jest ogranicznikiem ruchu, zarazem odbojem elastycznym. To już pokazywałem kilkukrotnie na filmach. Coś takiego dorabiam z gumy. To jest prostokątny element nałożony na tą blaszkę. Ogranicza ruch potencjometru w lewo lub w prawo. Tu zostały właśnie kawałki z tego oryginalnego odboju. Przełączniki mam już zrobione obrotowe. Jeden, drugi tam już czeka na montaż. Potencjometr balansu również gotowy. Smar hamujący do potencjometrów. Takie stworzenie. Bardzo, bardzo gęsty środek i bardzo ciągliwy. No. Nie rozwarstwia się, widzicie, jaką ma lepkość. Ciągnie się, jakbyśmy tutaj butapren wyciągali.
I to jest to, co stosuję. Płytki potencjometru wyczyszczone. Ślizgi również. I tutaj dorobiony został element odboju. Także teraz nie będzie możliwości, żeby zakres regulacji został przekroczony. Guma zrobiona. Praktycznie można składać. Myślę, że paręnaście minut i potencjometr będzie zmontowany. Oczywiście płytki są poznaczone, które były gdzie. Całość pracuje na sucho. Tego nie smarujemy, chociaż zastanawiam się, czy nie zakupić dość bardzo, bardzo specjalistycznego smaru, właśnie przeznaczonego typowo do potencjometrów. Nie ma tu mowy o smarze do osi, ale o specjalnym smarze, który może być stosowany na elementy grafitowe. Bardzo drogi produkt, ale może się na to skuszę, ponieważ powiem Wam, że wcześniej używałem takiego produktu SGB, Electrolube. No nie jest to za dobry smar, z tego względu, że się niesamowicie szybko starzeje. Zauważyłem, że jak wracają do mnie rzeczy, które były, urządzenia, które były smarowane tym produktem kilka lat temu, ten smar twardnieje. I wręcz odwrotnie działa. Zamiast poprawiać kontakt, prowadzi do utraty kontaktów. Jedyne, co teraz posmaruję jeszcze zupełnie innym środkiem, to te elementy tutaj ślizgowe, które pracują w połączeniu metal-metal. Rama zmontowana, czyli te elementy, które były na przednim panelu, mam już zmontowane. Jeszcze do zamontowania jest przełącznik selektora źródła i zacząłem wymontowywać te potencjometry od regulacji. Te dwa są od regulacji czułości wejścia, ten jest od regulacji impedancji wkładki gramofonowej. Tak się prezentuje potencjometr we wnętrzu. Stan rozkładu: czarny, brudny, stąd serwis, który serwisował w Polsce tego Luxmana, nie zajmuje się serwisem potencjometru, w związku z tym ten potencjometr został pominięty. Czyli również został pominięty drugi potencjometr, a ten niestety nie mógł być pominięty, bo nie działałaby ta regulacja impedancji wkładki gramofonowej. Czyli jedna sztuka, druga, trzecia i praktycznie coraz bliżej końca. Tu można nawet zobaczyć, jaki on był brudny. Zarośnięty. Myślę, że był wielokrotnie również smarowany, ponieważ smar spowalniający, czy tam hamujący, był wypłukany. Trzeba uważać, żeby odwrotnie nie włożyć tego metalowego elementu, ponieważ tu jest wewnątrz blokada. Teraz śrubka. Nagwintowane jest na M2. To jest potencjometr, który nie wymaga żadnego kalibrowania, ustawiania. No i chyba popełniłem pewien błąd. Trzeba sprawdzić jedną rzecz, dość istotną. Czasami zdarza mi się, no właśnie, dobrze, że pomyślałem o tym. Podczas czyszczenia, łapania takiej płytki oporowej, dogniata się ten element metalowy i później nie kontaktuje. Już tak kilka razy złożyłem potencjometry. Okazało się, że nie mają przejścia. Właśnie z tego względu, że nie podgiąłem tego, co wcześniej mi się tutaj zagniotło. To są takie szczegóły,
No. Już mnie ten luks męczy cały dzień, dzisiaj nad tym siedzę, czyli około chyba 6 czy 7 godzin z nim walczę. Wczoraj też z nim walczyłem, ponieważ był myty. No nie wiem, czemu to nie chce wejść. Jedna sztuka prawie zmontowana. Potencjometry tylne zrobione. Przełączniki, wszystko już jest top. Tu podczas próby wyjęcia żarówki z tej oprawki gumowej uległa ona destrukcji, bo oczywiście też nieoryginalna, wbita na jakiś klej. Co jeszcze zrobiłem? Zamontowałem identyczny jak oryginalny mostek prostowniczy, tylko na dłuższych kopytkach, tak żeby miał lepsze chłodzenie. No i tu troszkę się zdziwiłem w kwestii dotyczącej tych podwójnych kondensatorów. Już teraz wiadomo, dlaczego w tym modelu są dwa i w tym modelu są dwa. Tak jak w przypadku zasilacza anodowego mamy podwójne kondensatory. Tak samo tutaj był kondensator 2 razy 3300 mikrofaradów, podwójny, ze wspólną masą. Dla takiego nie ma możliwości kupienia. Tu jest 3300 na 25, tu dano 3300 na 50. One są dość wysokie i ciężkie dzięki temu też również. I w tym przypadku są bardzo blisko mostka prostowniczego. Myślę, że trzeba zamówić takie same, ale 3300 na 25. Wtedy one będą troszkę niższe. I tak samo je zamontować, tylko może ścisnąć jakąś opaską, żeby tutaj nie latały. Ta sama opcja w tym drugim Luxmanie. Płytki umyte. Wszystko wygląda już powoli coraz ładniej. No i teraz kwestia drugiej sztuki. Aha, to jest wersja na 100 V i ma tutaj niklowane czy chromowane, niklowane gniazda RCA. Tu mamy wersję, tą drugą, która jest z włoskiego serwisu. I co w niej możemy zauważyć? Że oprócz tego, że ten przełącznik został wymontowany oryginalnie i założony jakiś inny. Ja próbowałem gdzieś taki przełącznik namierzyć. Tu mam nawet kawałek jakiegoś takiego przełącznika, ilość pozycji się zgadza. No, ale tu konfiguracja płytek jest bardzo różna w zależności od producenta, więc szansa, żebym teraz znalazł trzy takie same płytki i jeszcze potrójny przełącznik jest praktycznie zerowa, więc jestem zmuszony zostawić ten oryginalny. Natomiast co jeszcze było tu zmienione? Oprócz tych kondensatorów, o których już mówiłem, oprócz tego kondensatora i tak dalej, spojrzałem, dlaczego to są takie druty, co te przewody tu robią. Się okazuje, że potencjometr balansu oryginalny ALPS został wyjęty, zamontowany został również potencjometr ALPSa. O, i to już jest naprawdę bardzo dobrej klasy ten potencjometr. O, 3 klasy wyżej niż oryginał, aluminiowy. To jest RK27 jeszcze w bardzo, bardzo starym wydaniu. Identyczny potencjometr, jaki pokazywałem na filmie przy naprawie przez wzmacniacza lampowego Dynaco Past 4. To jest dokładnie taki sam potencjometr. Nie wiem, jaką on ma wartość. To trzeba będzie sprawdzić, czy tak jak oryginał. Kolejna kwestia to jest taka, że ten potencjometr nie ma funkcji stop, central stop. Więc kręci się tak, no trzeba tyle, że ustawić gałkę odpowiednio. Nie ma też również odpowiedniego bazowania, więc można go pod różnym kątem ustawić. Później różnie założyć gałkę. To jest takie nie do końca moim zdaniem dobre rozwiązanie. Kolejna rzecz. Miałem bardzo duży problem ze zdjęciem gałki głośności. Ktoś tą gałkę nakleił na kropelkę, na klej typu cyjanopan. Masakra. Rwałem, rwałem, w końcu udało mi się tą gałkę zdemontować. Dodatkowo dobra rzecz, zmienione rezystory na nowe, odsunięte od płytki, tak żeby się nie grzały. W tym drugim będzie trzeba to samo zrobić, ponieważ są oryginalne i leżą na płycie, przez co się bardzo mocno nagrzewają. Za to jeszcze tam będzie oczywiście do wykonania w tym drugim. I teraz jeszcze kwestia opinii. Wiadomo mniej więcej, co w tym przedwzmacniaczu jest zrobione. I zaraz Wam coś jeszcze pokażę. I tak jak ja naklejam naklejkę swoją Retro Audio, tak i tutaj jest to sygnowane jakąś tam firmą, która to naprawiała. Jak widzimy, firma we Włoszech. Sygnowana chyba imieniem i nazwiskiem wykonawcy czy właściciela firmy. I teraz tak, ja mogę, znając tą historię tego wzmacniacza,
mniej więcej znając historię, jakąś opinię wystawić. Natomiast nie wiemy dalej, w jakim stanie ten wzmacniacz trafił do tego serwisu. Czy ten wzmacniacz trafił już, czy tam przedwzmacniacz trafił już po upgrade'zie z takim przełącznikiem i z takim potencjometrem i ta firma na przykład zrobiła w nim tylko i wyłącznie rekap na przykład tych trzech kondensatorów, czy ta firma zrobiła w nim wszystko, czyli wymieniła potencjometr balansu i wymieniła ten przełącznik i wszystkie inne rzeczy, które są tu wykonane, czy ta firma robiła i również wypsikane przez tą firmę zostały przełączniki. Tego niestety nie wiemy. I w tym momencie, skoro dalej nie wiemy do końca 100%, jaka była historia danego urządzenia przed trafieniem do mnie, czy przed trafieniem właśnie do tej firmy we Włoszech, no nie możemy tej opinii 100% wystawić. Nie ma takiej możliwości. I teraz zanim ktokolwiek zacznie pisać, że coś jest nie tak, że ci zrobili tamto, ci zrobili coś tam, to już jest niestety, ale jakieś, powiedziałbym, pomówienie w tym momencie, ponieważ osoba, która będzie różne opinie na ten temat wystawiać, nie zna całkowitej historii urządzenia. Można taką opinię wystawić, moim zdaniem, oczywiście, ale pod warunkiem, że znamy całkowicie historię urządzenia, czyli załóżmy, kupujemy coś, co jest 100% oryginalne, oddajemy do jakiegoś serwisu, zakładamy jakąś określoną usługę do wykonania i odbieramy. Otwieramy i patrzymy, co zostało w tym urządzeniu zrobione. Oczywiście w ramach tego, co zostało ustalone. Jeżeli dana firma wykonała coś inaczej niż zostało to ustalone, lub gorzej, lub w zupełnie innym zakresie, wtedy można taką opinię wystawić tej firmie. Ale nie w tym przypadku. Tak to wygląda. Duży plus, że jest tutaj naklejka serwisanta, który to urządzenie przez siebie przepuścił, ale tak jak mówię, nie ma dalej możliwości stwierdzenia, w jakim stanie ten sprzęt do niego trafił na samym początku. Czy był w oryginale 100%, czy był już wcześniej przez jeszcze kogoś innego rozgrzebany. W tym egzemplarzu będzie dużo więcej pracy niż w tym poprzednim, z tego względu, że nie tylko są do wyczyszczenia potencjometry, ale również są do wyczyszczenia wszystkie przełączniki. I tu jeszcze klient zażyczył sobie wymianę wszystkich podstawek lamp. Co prawda są tutaj podstawki ceramiczne, ale też mogą być tam gdzieś zaśniedziałe, więc założę te, które mam, czyli amerykańskie rodowane, starodawne z lat chyba 60-tych, 70-tych. Można jeszcze takie podstawki rodowane, tylko trzeba wiedzieć, gdzie i co kupić na świecie. Znalazłem je w Stanach po $12 za sztukę. Także tak to wygląda. I te będą wymienione z ceramicznych na ebonitowe, ale rodowane, czyli wykonane w tej technologii, co na przykład są robione gniazda sieciowe, czy wtyczki sieciowe Ojaide, albo firmy Furutech. Aktualnie będę czekał jeszcze na kondensatory, na przykład do tego przedwzmacniacza. Chciałbym też w tym drugim założyć identyczne, ponieważ te, które zostały zamontowane w Japonii, są nawet takiej firmy, o której nigdy w życiu nie słyszałem. W każdym razie, zanim dostanę określone elementy, to zajmę się w międzyczasie tą drugą sztuką. Kolejna sztuka przygotowana. Pomyliłem się co do potencjometru. To jest potencjometr firmy Noble. Też bardzo dobrej jakości potencjometr. Prawdopodobnie wykonany z plastiku przewodzącego, a nie ma tutaj typowej ścieżki grafitowej. Oczywiście wszystko utopione w smarowidle. Kolejna sztuka teraz trafi do umycia. Zanim jeszcze to zrobię, wymontuję ten potencjometr. Jeszcze chciałem Wam jedną rzecz pokazać. Te kondensatory wyglądają, że są bardzo ładnie zamontowane, natomiast jeżeli spojrzymy na płytkę, no to już wtedy tak pięknie ta płytka tutaj nie wygląda, dlatego że pinologia, czyli wyjście tych kondensatorów, było całkowicie inne niż tutaj otwory w płycie, więc tu są powycinane dziury w płytce, pofrezowane, tutaj kolejne otwory, kolejne, no tak ktoś to pociął, żeby dało się te trzy kondensatory zamontować. No pomimo tych dodatkowych otworów w obwodzie drukowanym, i tak to jest zdecydowanie lepiej zamontowane niż te kondensatory w tym wzmacniaczu kupione w Japonii. Przede wszystkim nie odstają od obwodu drukowanego, są zamontowane sztywno. Myślę, że ten tutaj
klej, czy tam plastelina, czy guma tak naprawdę jest kompletnie elementem zbędnym. Ja to usunę, bo to i tak nie ma najmniejszego sensu, żeby to było, bo to jest bardzo dobrze sztywno zamontowane. Oczywiście jeszcze chcę tutaj zmienić tak samo mostek prostowniczy, żeby był wyżej. Również jest pod nim obwód drukowany bardzo mocno wygrzany. Tutaj ktoś zmienił jeszcze dwa takie kondensatory. Widać, że są jakieś używane, zamontowane, były jakimś silikonem oblepione. Nie są to oryginalne. Nie wiem, jakie będą w oryginale. Natomiast myślę, że to nie powinno mieć większego znaczenia. Potencjometry troszkę inne są zastosowane. Tam były dwa Alpsa i jeden Noble. Tutaj mamy chyba dwa Noble. Dodatkowo te są dużo trudniejsze do naprawy, ale z tym też sobie można poradzić. Oczywiście wszystko bardzo mocno naoliwione. Teraz ten preamp trafi do mycia. Przełączniki z drugiej sztuki. Nie będę Was zanudzał, jak one wyglądają pozostałe. To jest tak tylko dla przykładu. Troszkę usyfione. Również tutaj. Także będą do wyczyszczenia. Tu otworzyłem już potencjometr. Potencjometr też się już błyszczy. Ale w środku nie jest w sumie taki straszny. Jednak i tak będzie trzeba go całego rozmontować i wyczyścić. Jak widzicie, jest to zupełnie inny potencjometr niż ten, który był w tym modelu z Japonii. Tu są powymontowywane już kolejne elementy do wyczyszczenia. Tu już są czyściejsze, dlatego że przez wzmacniacz przed zdemontowaniem tych elementów był wymyty. Więc trochę tego oleju już się wypłukało. Mostek prostowniczy również wymontowałem, czyli mam już dwa. Tylko muszę znaleźć jeszcze jeden taki sam i tak jak w poprzedniej sztuce dać z długimi wyprowadzeniami, żeby miał lepszą wentylację. Rozmontowałem kolejne dwa przełączniki. To już musiałem Wam pokazać. To, co się tutaj dzieje. To jest jakieś stare, zaschnięte. To trzeba skrobać. Kolejny. A tu to już jest po prostu bajka. Jak to ma poprawnie działać? Tak właśnie się prezentują przełączniki z Luxmana zakupionego we Włoszech. Ciekawe, co będzie w tych trzech. Ale sądząc po wyglądzie tych samych płytek, analogicznie zapewne to samo. Jak na razie jeden zrobiony i jeden obrotowy zrobiony. Prace nad drugim przedwzmacniaczem trwają dalej. To jest ten włoski. Przełączniki i prawie wszystkie potencjometry zrobione. Okazało się, że jest to potencjometr firmy Noble, zastosowany w miejsce potencjometru oryginalnego do balansu o charakterystyce M plus N. A tu zastosowano zwykły potencjometr 250 kg o charakterystyce liniowej do regulacji głośności. Więc on zarazem w pozycji środkowej działa częściowo jako tłumik. Rozwala charakterystykę wzmacniacza do wywalenia. Po drugie, mamy tutaj ośki maletowane wszędzie. Tu jest ośka taka, więc zapewne gniazdo w gałce również będzie zniszczone. Trzeba teraz znaleźć taki potencjometr 200 kmN. Wątpię, żebym znalazł 200 kg, ale myślę 250 kmN powinienem do tego znaleźć. Kolejna rzecz. Tak jak potencjometry te z tyłu do regulacji czułości wejść w tym przedwzmacniaczu z Japonii były zmostkowane, tak samo tutaj również te potencjometry są zmostkowane. I co mamy tutaj? Takie grube
pecyny drutów. Jeden kanał, drugi, na jednym potencjometrze tutaj również. Czyli tak samo jak tam ktoś postąpił, czyli pozbył się regulacji wejścia. Tak to wygląda na tą chwilę. Potencjometr od regulacji impedancji wkładki gramofonowej w oryginale. Widać, nie ma tu żadnego krosowania. W międzyczasie wymieniłem jeszcze mostek prostowniczy, tak jak w tamtym, na taki sam z dłuższymi nóżkami i wymontowałem podstawki od lamp. Te podstawki od lamp takie są troszkę dziwne, dlatego że mamy tutaj taką opcję, że tu jest podstawka, która jest zaśniedziała, ma zaśniedziałe nóżki, a na przykład tu ma takie nóżki ładne, więc tak jakby te podstawki były zupełnie innej serii. Te są jakieś na przykładowo, nie wiem, niklowane czy cynowane, a te były, ta była na przykład srebrzona. Więc nie wiem, co mam o tym myśleć, czy to jest oryginał, czy to jest już przez kogoś wymieniane, dlatego że wszystko jest popaprane topnikiem, więc ciężko stwierdzić, to było, czy to było oryginalne lutowanie, czy to było lutowanie zrobione przez kogoś. Wątpię, żeby firma w toku produkcji zastosowała jedną podstawkę, gdzie mamy styki srebrzone, a drugą, gdzie mamy na przykład cynowane, czy tam jakieś niklowane. Trochę to dziwnie wygląda, więc i tak będzie wszystkie 7 sztuk kompletnie wymienionych. Jeszcze jest jedna rzecz. W oryginale, jako kondensatory sprzęgające, zastosowano kondensatory tantalowe w całym urządzeniu. Tu mamy tak, dwa tantale, a w tym tutaj mamy elektrolity. Sądzę, że są to nowej generacji elektrolity. Tak samo tu są inne kondensatory foliowe, tu inne i tu inne. W tym drugim też były inne, natomiast tak naprawdę nie wiem, co było w oryginale, ale analizując zdjęcia w sieci, wszystkie były tego typu, w takim kolorze. No już do oryginału tego nie doprowadzę. Tu jest jeszcze wymieniony tranzystor z bloku zasilacza, ale to nie ma większego znaczenia. No i tak, jak to mówią, im dalej w las, tym więcej grzybów. Ciągle wychodzą jakieś dziwne szopki, ale ten przedwzmacniacz trzeba jednak odbudować. Jeszcze przejrzę trochę moich zasobów. Może mi się uda w jakiś sposób skompletować tego typu przełącznik, tak żeby też był w oryginale. Także większość rzeczy takich związanych z tymi przełącznikami oraz potencjometrem głośności, już są tutaj te elementy gotowe, pomontowane. Widzieliście, co tutaj się działo. Dopiero aceton rozpuścił ten zaschnięty olej czy smar, który był w środku, na beton. Praktycznie musiałbym to inaczej skrobać, jakby rozpuszczalnik tego nie rozpuścił. Albo, tak jak już kiedyś pokazywałem na jakimś krótkim filmie, ugotować te przełączniki. I wtedy też by był problem oczyszczenia rozwiązany. Co jeszcze ewentualnie mogę Wam tutaj powiedzieć? Aha, tu jest jeszcze jakiś taki przekaźnik mały na 12 V. To ja go wymienię, bo nie ma sensu czyścić styków. Taki przekaźnik kosztuje chyba 6 albo 8 zł, więc szkoda na to czasu. Nie wiem, do czego służy, ale to prawdopodobnie jest jakiś muting albo standby. Nie ma to znaczenia, i tak trzeba go wymienić. I tak przy tej cenie przekaźnika nie będę tutaj oszczędności żadnych wprowadzał. Tak to na tą chwilę wygląda. Zamówiłem te kondensatory, zamówiłem tutaj kondensatory 300 mikrona 25 V, trochę mniejsze niż oryginalne. Niż te, co oryginalne, no ciężko nazwać to oryginalnymi, niż te, które były zamontowane. Tutaj ktoś zamontował kondensatory 4700 mikro, powinny być 3300. Nie stanowi to większego problemu, ale zróbmy 3300 tak jak było. Jeden był z tej strony, drugi z tej. Postaram się w obu zamontować z jednej strony, w obu wzmacniaczach identyczne elektrolity. Także na razie tyle. Zrobię te 3 potencjometry. Czekam, aż dostanę części za jakieś 2 dni. No i będę miał sporo poszukiwania, mam około 1000 potencjometrów różnego rodzaju. Wszystko trzeba przejrzeć. 2 duże pojemniki plastikowe. Może coś takiego znajdę, co będzie pasowało w miejsce oryginału. I mam nadzieję, że będzie to wyglądało jak oryginał. Wyszło trochę dziwnych sytuacji z potencjometrem balansu.
Myślałem, że to jest potencjometr balansu Noble 250 kg, ale to jest zwykły potencjometr głośności liniowy 250 kg o charakterystyce liniowej. Przeszukałem swoje zasoby, znalazłem taki potencjometr Alpsa 250 kg M plus N. Już go, jak widzicie, jest czyściutki, już go zrobiłem, zmontowałem, jest przygotowany do założenia. Co prawda nie będzie pasował do montażu przewlekanego, ponieważ wyprowadzenia się nie nadają, ale będzie go można zamontować pod jakimś kątem na przewodach, natomiast spełni swoją rolę. Oryginalnie był potencjometr 200 kg MN, takim potencjometrem nie dysponuję. Ale ten potencjometr nie wprowadzi dużych zmian w układzie elektrycznym systemu, ponieważ jest to potencjometr balansu. Jaka jest zasadnicza różnica użycia potencjometru specjalistycznego do balansu, a użycia potencjometra do głośności liniowego? Na tym schemacie widzimy układ potencjometru do regulacji głośności i potencjometru do regulacji balansu. W tym przypadku zastosowania potencjometru do głośności w funkcji balansu mamy w centralnym położeniu suwaka 125 kg szeregowo z sygnałem i następny 125 kg do masy. Jest taki dzielnik. Przy potencjometrze balansu specjalistycznym potencjometr jest podzielony na pół i tylko jego 50% ścieżki ma 250 kg. Czyli w szeregu z sygnałem mamy 0 ohmów, czyli jest kompletne przejście, czyli brak tłumienia sygnału, a 250 kg podwieszone jest do masy. I w momencie, kiedy przesuwamy ten suwak coraz bliżej masy, tym tłumimy jeden kanał. W pozycji środkowej mamy równomierny sygnał dla dwóch kanałów. Drugi jest zrobiony odwrotnie całkowicie, czyli w ten sposób. I tu mamy masę, załóżmy, i tu mamy wejście sygnału. Czyli tu mamy 250 kg. I przesuwając suwak w drugą stronę, nie ruszamy w ogóle poziomu sygnału z jednego z kanałów, a tłumimy drugi poziom sygnału drugiego kanału. To jest specjalne rozwiązanie potencjometru balansu. To jest jedno z dwóch rozwiązań, które się tak naprawdę stosuje. Natomiast tutaj jest to całkowicie co innego. Więc tak, żeby w miarę zachować funkcjonalność, nie wprowadzać jakiegoś tłumienia sygnału poprzez ten dzielnik, trzeba zastosować właściwy potencjometr. Kolejny czas poświęcony na przede wszystkim na poszukiwanie elementu, bo zrobienie no to już jest oczywista sprawa. Jedna sztuka uruchomiona. Jeszcze pozostała mi praktycznie jedna rzecz do zrobienia. Zamontowanie nowej żarówki. Mostek prostowniczy w tym urządzeniu się dość mocno nagrzewa. Jednak pomimo tego, że temperatura pracy jest dość wysoka, można go spokojnie ręką przytrzymać, czyli myślę, że nie ma więcej jak 50 stopni. Dlatego, że jednak jest troszkę większa cyrkulacja powietrza. Tu niestety musiałem zastosować dwa kondensatory, ponieważ oryginalny kondensator, który był tutaj użyty, był podwójny ze wspólną masą. Takiego już dzisiaj nie nabędę, nie kupię. Więc zastosowałem dwa nisikony. Zakleję taką taśmą klejącą i siedzą bardzo stabilnie, tak żeby wszystko było zachowane w miarę możliwości o tych parametrach, co powinno być, czyli 3300 mikro na 25 V. Tutaj zamontowałem kondensatory również Nishikona, dużo lepszej jakości niż te, co były w oryginale, znaczy w oryginale, co były zamontowane w Japonii, jakiejś nazwie, której jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem. Naprawione zostały również te trzy potencjometry, no i pozostałe elementy takie jak potencjometr balansu i potencjometr głośności. Przełączników tych w tym egzemplarzu nie czyściłem, tych dźwigniowych, ponieważ były już wcześniej przez innego serwisanta przygotowane. Zostały wyczyszczone przełączniki obrotowe. Lampy pozostawiam już tutaj takie, jakie były, ponieważ użytkownik dysponuje całym kompletem nowych lamp. Teraz praktycznie można całość składać i myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Natomiast tym drugim egzemplarzem z Włoch mam troszkę większy problem, ale o tym powiem Wam za chwilę. Prace nad renowacją jednej sztuki zakończone sukcesem. Widzicie teraz rzeczywisty wygląd, tak jak to wygląda elegancko w drewnianej skrzynce. To jest ta wersja japońska.
Z tą wersją włoską mam troszkę większy problem, ponieważ znalazłem potencjometr o charakterystyce MN i został on tutaj zamontowany. Natomiast do końca nie jest to do końca taka charakterystyka, jakbyśmy chcieli. Zresztą już na temat potencjometrów wiele filmów zrobiłem. Ten potencjometr zastosowany w tym Luxmanie miał oporność 250 kg na 50% ścieżki. Ten ma 250 kg na 100% ścieżki, czyli na 300 stopniach obrotu. Inaczej zachowuje się ten w pozycji środkowej i zupełnie inaczej ten się zachowuje w pozycji środkowej. W związku z tym działanie tego potencjometru tutaj jest niedopuszczalne. W ogóle działa jakoś beznadziejnie, dopiero tu gra, drugi kanał tu. Całkowicie wszystko jest niepoprawnie, dźwięk mi się zupełnie nie podoba. W związku z tym będę musiał ten potencjometr wymontować i znaleźć taki, który będzie miał identyczną charakterystykę jak ten, który znajduje się tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. Potencjometrów jest bardzo, bardzo dużo różnych, różnistych, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Na ten temat, jak wspomniałem, było już dużo filmów. W tym egzemplarzu również wykonane podobne czynności jak w tym niżej, natomiast były, jak widzieliście, w stanie agonalnym te przełączniki dźwigniowe, potencjometry jeszcze trudniejsze do naprawy niż w tym wersji japońskiej. Poza tym takie same kondensatory mamy tu, takie same Nishikony DM z drugiej strony, identyczny mostek prostowniczy. Także pracę mógłbym uznać za zakończone również w przypadku tego Luxmana, jednak nie podoba mi się kompletnie działanie tego potencjometru od balansu, więc w momencie, kiedy już ten potencjometr dobiorę taki, jaki powinien być, wtedy będę mógł ten przedwzmacniacz złożyć. Lampy również użytkownik tego przedwzmacniacza ma już też zakupiony drugi właściwy komplet. I to by było, szanowni widzowie, na tyle, jeśli chodzi o serwis tych dwóch pięknych egzemplarzy przedwzmacniaczy lampowych firmy Luxman.